Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie obrywam od pelotki. Lecę pod mostem i ratuję życie Jeremu, który beze mnie absolutnie by sobie nie poradził. Witam Was w filmie, w którym opowiem troszeczkę o najnowszym dodatku do niemieckiego drzewka lotniczego, jakim jest BF-109C1. Aktualnie macie na ekranie wykres jego osiągów w zależności od wysokości, na której taki samolot się znajduje. Widzicie największą moc na 1400 metrów, jest dziura na 2400 i ostatni bieg pikuje tuż przed linią 3,5 km. Później to już tylko ból i zgrzytanie zębów w tym samolocie, także już mniej więcej wiecie, jak wygląda teoria. W praktyce BF-109C1 jest naprawdę dobrym samolotem. Jest to dobry taki samolot, jak macie Pokemony, co nie? Macie Pokemony startowe i macie Pokemony, które można złapać w dziczy. To jest bardzo dobry Pokemon startowy, którym możecie nauczyć się podstaw tak naprawdę latania w War Thunderze, ponieważ możecie wykręcić wszystkie rzeczy, których nie dogonicie i możecie dogonić wszystko, czego nie wykręcicie. Jest to bardzo zdrowy miks. Ponieważ no jesteście w stanie walczyć z 99% przeciwników, które będzie dane wam spotkać. Ten 1%, ten jeden dentysta, który nie poleca pasty do zębów marki BF-109C1, to P39N. Aczkolwiek dla niego BF-109C jest bardzo polecany, ponieważ no z P39 nie możecie zrobić nic. Jest to samolot, który pilotowany tak naprawdę nawet przez przeciętnego gracza jest od was szybszy o no prawie 200 km na godzinę. Wznosi się to również bardzo dobrze. Jeżeli zacznie się to ten samolot z wami kręcić, wtedy macie szansę. Ale zwykle raczej na to nie liczcie. Natomiast samoloty takie jak P400, Hurricane, Fokery, tak jak widać na załączonym obrazku, P-36G, jakieś szturmowce, jakieś migi. Z tym możecie walczyć. Jak widzicie, ten samolot na klapach i nie tylko zakręca bardzo, bardzo dobrze. Ten silnik Junkers Jumo, który tutaj mamy do dyspozycji, nie przegrzewa się tak bardzo jak spotykane w późniejszych wersjach Daimler-Benz. Więc tak naprawdę, o ile nie jesteście na mapie zlokalizowanej gdzieś w okolicy równika albo pomiędzy zwrotnikami, to możecie na spokojnie wepować całą bitwę i myślę, że Cezar raczej się wam nie sprzeciwi. W tym momencie chciałem zwrócić uwagę na jedno. W tym update'cie poprawili wizualne efekty flaku, natomiast nie poprawili wszystkiego innego związanego z flakiem, bo wygląda on naprawdę dobrze. Natomiast dlaczego nie mogą zaprogramować tego, że jeżeli widzicie te chmurki, które wybuchają dookoła was, dlaczego uszkodzenia nie mogą się rozchodzić od tych chmurek? Zamiast tego wygląda to tak, jakby samolot wleciał w strefę wysokiego ciśnienia i nagle, nie wiem, stało się z nim to samo, co stało się z tą łodzią podwodną, która była sterowana padem od Logitecha. Po prostu cały samolot jest zgniatany coraz bardziej, aż w końcu pilot mówi nie, dziękuję i oczy mu eksplodują i spadacie. Teraz mapa zimowa i mała bitwa, w której będzie troszeczkę więcej akcji. F2A Buffalo, no powiedzmy, że Buffalo to Buffalo. Jakie jest Buffalo, każdy widzi. Proszę bardzo, jest Buffalo. Nie ma Buffalo. Jesteśmy obecnie na wysokości, na której P-39N mogłoby z nami walczyć. Na szczęście jedyne P-39N, które było w tej bitwie, postanowiło kosić trawę. Także bardzo, bardzo dobrze. I tym bardziej, że dobrze, że on kosi tą trawę, ponieważ najpierw, żeby skosić tą trawę, to musi jeszcze ją odśnieżyć, także zajmie mu to jeszcze trochę czasu. Także mamy czas, żeby walczyć z P-400 albo z P-36. To są samoloty na naszym pułapie, dosłownie i w przenośni. I to są samoloty, z którymi
można tutaj tą rywalizację nawiązać. P400 postanawia, że wybuchnie pod za namową Jerego, natomiast P36G jest pilotowane średnio, bym powiedział, ponieważ pozbawienie się energii z przeciwnikiem 400 metrów za wami raczej w większości przypadków nie jest optymalną strategią. Myślę, że ten P36G mógłby się z nami kręcić, ponieważ jest samolot, który ma silnik gwiazdowy, który produkuje więcej mocy od BF-a, natomiast wiadomo, że silniki gwiazdowe generują też więcej oporu. Także P36G jest to samolot, który mógłby z BF-em rywalizować. Nie wiem, czy pod względem osiągów, ale na pewno mieszanka jego umiejętności do skręcania i jego uzbrojenia stanowi dosyć groźny kombo. Natomiast no wiadomo, że pilot również ma znaczenie. Jak na przykład ten pilot, który stwierdził, że zignorowanie mnie będzie trafnym wyborem. Aczkolwiek tutaj powiedzmy, że się nie obrażę, ponieważ leciałem na niego i ja, i Jerry. P400 wybrał, żeby strzelać do Jerry'ego. No ja rozumiem. Jerry jest lepszy ode mnie, więc teoretycznie... Nie, teoretycznie okej, rozumiem, nie obrażam się, po prostu wiecie, priorytetyzacja celów i tak dalej. P400 i SBD, samoloty, które również nie stanowią jakiegoś dużego zagrożenia. Szczerze mówiąc, muszę się kiedyś przelecieć z tym P400, bo dawno nim nie leciałem. Chyba ostatni film z P400, który jest na kanale, to special na 200 subów. Wyobrażacie sobie, że kiedyś mój ogromny kanał miał 200 subów? I tamten film się nazywał niby nic, ale jednak coś. I tak naprawdę ten pilot P400 zrobił niby coś, ale jednak nic. Więc tak sobie odwrócił troszeczkę, to sparafrazował moje stwierdzenie. Kolejny P400, który również tutaj jest atakowany przez nas oraz Hesto. Hesto sprawia, że na 1.7 Niemcy mają naprawdę dobry jakby line-up, można powiedzieć. Ponieważ Hesto, no wiadomo, że jego osiągi są naprawdę, naprawdę dobre. Natomiast wystarczy pierdnąć w jego generalnym kierunku i ten samolot... O nie, muszę wylądować, bo przecieka mi coś tam. Tak wygląda latanie Hesto. No ale jak widzicie, P400 stwierdza, że jakby lecenie w prostej linii i uciekanie na prędkość jest dla noobów, chciał walczyć, to szanuje. No i SBD, który jak widzicie o dziwo rozwalił jednego BF-a 109. Ja tutaj naprawdę nie mogłem uwierzyć moim oczom. Ale potem SBD stwierdza, że znowu zaatakuje Jerego zamiast mnie. Naprawdę ludzie muszą zacząć mnie atakować. Ale przynajmniej jeżeli tego nie robią, to mam fragi do filmu. Okej, także tak wygląda gra BFM 109C1. Bardzo przyjemny samolocik. Polecam, daję friksową okejkę czołgiem i do usłyszenia.